Jan Borysewicz przechodzi trudny czas. Pożegnał bliską osobę. Jan Borysewicz przechodzi teraz żałobę. Muzyk na początku września bieżącego roku. Pożegnał bliską osobę. 68-latek opublikował wzruszający post na swoim profilu na Instagramie, w którym zwrócił się do zmarłego przyjaciela. Rafał Paczkowski zmarł 8 września 2023 roku w wieku 61 lat. Był cenionym realizatorem dźwięku. 18 września bieżącego roku odbył się pogrzeb, w którym wzięło udział wiele znanych osobistości z branży muzycznej, które w przeszłości współpracowały ze zmarłym. W kościele Święty Dominika na Służewie pojawili się między innymi Jacek Cygan, Majka Jeżowska, Krzesimir Dębski, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Jan Borysewicz opublikował wzruszający post. Jan Borysewicz po pogrzebie zamieścił czarno-białe zdjęcie zmarłego przyjaciela na swoim profilu na Instagramie, a także na oficjalnym koncie zespołu Lady Punk. Dzisiaj pożegnaliśmy naszego wspaniałego przyjaciela. Stworzyliśmy wspólnie dla Was wiele niezapomnianych utworów. Wielka strata i smutek. Rafał Paczkowski, spoczywaj w pokoju, napisał muzyk. Rafał Paczkowski, kim był? Rafał Paczkowski urodził się 14 kwietnia 1962 roku i swoje życie poświęcił muzyce. Jako absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie zdobył wyjątkowe umiejętności, które zaprowadziły go na czołowe pozycje w polskiej scenie muzycznej. Jego wszechstronność i talent pozwoliły mu współpracować z największymi artystami, a także tworzyć ścieżki dźwiękowe do renomowanych filmów, takich jak Trzy kolory, Tajemniczy ogród, Przedwiośnie czy Bandyta. Rafał Paczkowski zawsze chętnie sięgał po instrumenty klawiszowe, dodając wyjątkowe brzmienie do wielu płyt artystycznych.